Świeradów-Zdrój to nieduże miasteczko położone u stóp gór izerskich. Zarówno dzisiaj, tak jak i przed wiekami, ludzi zatrzymuje tu głównie woda o leczniczych właściwościach. Piękno krajobrazów, dzika przyroda oraz minerały i surowce ukryte w górach. Turyści i kuracjusze mogą przywieźć stąd ciekawe okazy, między innymi kryształy kwarcu. Być może któryś z tych eksponowanych na sklepowych półkach pochodzi z zamkniętej już kopalni Stanisław, która była najwyżej położoną kopalnią kwarcu w Polsce. Ten ważny minerał pozyskiwano nie tylko do celów kolekcjonerskich, ale także szklarskich, hutniczych i elektrycznych. Świeradów-Zdrój to nie tylko minerały, ale bardzo ciekawe miejsce otoczone pięknymi górami. Dzisiaj właśnie pójdziemy w te góry. Obejrzymy tutejszą faunę i florę. A w naszej wyprawie będą towarzyszyć nam leśnicy, którzy naprawdę robią kawał niezłej roboty, żeby utrzymać te piękne tereny. Gotowi na wyprawę? No to ruszajmy. Do mojej wędrówki po górach izerskich dzisiaj dołączy Basia. Basiu, cieszę się, że się spotkaliśmy tutaj w tych pięknych okolicznościach i od razu mam do Ciebie pytanie. Idąc, znalazłem taki minerał. Co to jest? O, znalazłeś kwarc. Ciekawa historia. Czy wiesz, jak ważnym minerałem jest kwarc w naszych górach? Jak ważnym nie, ale wiem, że mogę taki znaleźć pod nogami. Przez ten minerał rozpoczęła się długa i skomplikowana historia naszych gór. Dawno temu, jeszcze w średniowieczu, wędrowały tutaj grupy walońskie. Grupy walońskie wędrują tam, gdzie mogą znaleźć jakieś skarby. I czy coś znalazły? Oj, znalazły bardzo dużo. Znalazły złoto, znalazły srebro, miedź. Znalazły także kwarc. Tam, gdzie jest kwarc, z takich bardziej użytkowych rzeczy, to przede wszystkim szkło. Szkło. I właśnie przez ten minerał w naszych górach zaczęły powstawać huty. Takie niewielkie leśne huty, które właśnie produkowały szkło. Jak to wyglądało? Nasze lasy, to wszystko, co tutaj widzisz w okolicach, było takimi lasami świerkowo-bukowo-jodłowymi. Mieszane, piękne drzewostany. Widzisz to? Trudno to sobie wyobrazić nawet w tej chwili. I osoby, które właśnie zajmowały się produkcją szkła, znajdowały takie miejsca, gdzie było blisko drewno i blisko woda. I tak powstawały takie przenośne huty. Dlaczego przenośne? Bo jak się kończyło drewno w tej okolicy, huta przenosiła się wyżej, wzdłuż strumienia i znowu pozyskiwała drewno, znowu przygotowywała szkło i przenosiła się dalej. I tak to sobie trwało, przenosili się coraz wyżej, no i w pewnym momencie okazało się, że zaczyna brakować lasu. Może nie tak zupełnie, że go już nie było, ale ktoś pomyślał, rany, te nasze lasy za jakiś czas przestaną istnieć. Trzeba sprawdzić, czy ich już jeszcze dużo zostało. I już w 1753 roku zrobiono taką inwentaryzację lasów. Wtedy, tak dawno temu, okazało się, że 30% lasów już nie istnieje. Więc trzeba koniecznie te miejsca, gdzie pozyskiwane jest drewno, czymś zagospodarować. I wtedy oczywiście nie sadzono nowych sadzonek, tylko wysiewano. Przywieziono sadzonki, świerka,
bo świerk szybko rośnie i zaczęto je wysiewać. Niestety nie był to świerk z naszych regionów, tylko gdzieś pochodzący daleko z Holandii oraz z Kotliny Kłodzkiej. Ten z Kotliny Kłodzkiej jest podobny do naszego, ale z Holandii, wiesz, zupełnie inny klimat, zupełnie inne położenie. My w tym miejscu jesteśmy powyżej 1000 metrów nad poziomem morza. Wysiano świerk. Świerk się przyjął, no i rósł taki bidulek, rosły kolejne pokolenia tego świerku i to trwało do zeszłego wieku, do XX wieku, do przełomu 70. i 80. lat, kiedy nasi koledzy leśnicy zaczęli zauważać coś dziwnego. Wyobraź sobie, że na świerkach, na naszych świerkach igliwie zaczęło bardzo intensywnie żółknąć i opadać. Wyglądało na spalone. Co to takiego mogło być? No, spalony świerk, spalone igliwie w górach, okazało się, że jest to jakieś uszkodzenie chemiczne. Po pewnym czasie doszli do wniosku moi koledzy, że jest to skutek emisji przemysłowych, ponieważ wieją tutaj wiatry południowo-zachodnie, a tuż niedaleko były elektrownie, kopalnie węgla brunatnego, elektrownie. Te wszystkie emisje przemysłowe, siarczany, ezotany, zostały tutaj naniesione i opadły w formie kwaśnych deszczów, które bardzo uszkodziły właśnie nasze drzewa. Wszystkie te emisje, które trafiły do atmosfery i przekształciły się w kwaśne deszcze, uszkodziły nasz drzewostan na powierzchni 15 tysięcy hektarów. Czyli sobie wyobraź, że całe nasze nadleśnictwo znika nagle z mapy. Ile czasu zajęła ta odbudowa? Zajęła to 2 do 3 lat, żeby odnowić ten cały drzewostan. I na chwilę obecną, po 40 latach przeszło, mamy to, co na chwilę obecną oglądasz. No właśnie, jest tu pięknie zielono. Jakie tutaj najczęściej teraz gatunki drzew występują? Gatunkiem, który leśnicy uznali za najlepszy i obsadzili cały drzewostan, był to świerk. Na chwilę obecną my, leśnicy, którzy dostaliśmy ten teren do naszego władania, przebudowujemy. I tak jak widzisz tutaj jodłę, bądź gatunki liściaste, które wprowadzamy, chcemy, żeby ten drzewostan był zróżnicowany. No dobrze, a dlaczego chcecie, żeby ten drzewostan był taki zróżnicowany? Ma to przede wszystkim aspekt żywotności drzewostanu. Im więcej gatunków, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dany gatunek zostanie uszkodzony, tak? Czyli mamy rozproszenie ryzyka hodowlanego. Pomimo tego, że klęska miała miejsce nie tak dawno, dzisiaj teren nadleśnictwa budzi podziw, przyciąga turystów, jest ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Liczne z nich upodobały sobie torfowiska rozciągające się wzdłuż granicznej rzeki Izery. Co ciekawe i zaskakujące zarazem, obszar ten nie ucierpiał podczas klęski ekologicznej. Torfowiska mają kwaśny odczyn i wszystko, co na nich rośnie, lubi takie warunki. Więc kwaśne deszcze i owady, które pojawiły się później na osłabionych roślinach, nie naruszyły tego ekosystemu. Zjawisko to nazywamy paradoksem izerskim. Zabrałaś mnie w takie dosyć ciekawe miejsce. Gdzie my dokładnie teraz jesteśmy? Słuchaj, jesteśmy w samym centrum, w sercu Gór Izerskich. Jesteśmy na Hali Izerskiej. Miejsce wyjątkowe dla nas, dla leśników, ale nie tylko dla leśników, bo także i dla przyrodników. Jesteśmy w rezerwacie przyrody, torfowiska Doliny Izery. Potężnym rezerwacie torfowiskowym, który jest wysoko nad poziomem morza, bo to jest aż 840 metrów i są tutaj prawdziwe skarby przyrody. Ale żeby te skarby tutaj kiedyś powstały, to musiały zaistnieć pewne specyficzne warunki. Jak myślisz o biegunie zimna, to jaki obszar masz na myśli? Chyba bym myślał o północno-wschodniej Polsce. No, bardzo dużo ludzi tak myśli. Okolice Suwałk, tak? Gdzieś tam.
A wyobraź sobie, że u nas, w tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, warunki atmosferyczne potrafią być dużo bardziej surowe. Był niedawno sierpień. W sierpniu chodzimy porozbierani, w sandałach, nie myślimy w ogóle o zimie. A wyobraź sobie, że tutaj około 5 rano potrafi być minus 3, minus 4 stopnie. Naprawdę jest tutaj chłodno. A zimą temperatury potrafią dojść nawet i do minus 47 stopni. Do tego wieje. Tu bardzo często wieje. Wieje, jest zimno i do tego pada, czyli warunki atmosferyczne wyjątkowo srogie. Przede wszystkim są to świetne warunki do tego, aby rozwijały się torfowiska. Bo torfowisko lubi właśnie wodę, przy której stoimy, lubi skały, a Góry Izerskie mają bardzo dużo skał, lubi chłód. Tu kiedyś wędrowały lodowce i zostawiły po sobie pewną pamiątkę. Zostawiły nasiona roślin, które utrzymały się tutaj i były początkiem przygody przyrodniczej tego miejsca. Gdy zostały te nasiona, zaczęły powstawać torfowiska. Torfowiska powstawały bardzo długo. 1 cm torfu powstaje około 10 lat. No to 1 metr to jest 1000 lat historii. A wyobraź sobie, że tu w niektórych miejscach torfowiska sięgają 11 metrów w głąb. 11 tysięcy lat historii jest zapisane w tym regionie, tu właśnie. Można zobaczyć, jaki był klimat, jakie były zwierzęta, jakie rośliny tu występowały, czy były srogie zimy, czy też łagodne. To wszystko jest zapisane tu, no, w tym miejscu. Basiu, a praca leśnika tutaj? Na czym się opiera? Jak dbacie o te właśnie gatunki zwierząt i roślin? Praca leśnika to jest takie zaplatanie warkocza. Zaplatasz warkocz równo z trzech różnych funkcji. Mamy przyrodę i nas nie ma bez tej przyrody. Musimy o nią dbać. Jesteśmy za nią odpowiedzialni i to powinno grać w sercu każdego leśnika. I to nam gra. Pamiętamy o niej. Drugą częścią tego warkocza jest gospodarka, bo my z lasu musimy dostarczyć wiele produktów dla społeczeństwa, żeby powstawały domy, powstawały ławki i różne elementy potrzebne człowiekowi. Jest jeszcze trzeci element – człowiek, jego rekreacja, jego zdrowie. I to także jest bardzo ważne – społeczeństwo. I my w Świeradowie musimy bardzo dokładnie zaplatać ten warkocz, ponieważ sam widzisz, jak wspaniały mamy obszar, jesteśmy za niego odpowiedzialni. Zdarza się, że ktoś przyjeżdżając do Świeradowa ma zbyt mało czasu albo obawia się o swoją kondycję fizyczną. Nie wie, czy da radę wyjść w góry, aby zobaczyć tutejsze skarby przyrody. Dlatego też Nadleśnictwo Świeradów przy swojej siedzibie w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego Sudety Zachodnie przygotowało torfowisko w pigułce, czyli miejsce, gdzie można przejść się po drewnianych podestach i dokładnie zobaczyć, jak wygląda na przykład rosiczka, brzoza karłowata czy wełnianka. A dokładniej wszystko to, co kryje tutejsza górska natura na obszarze 500 hektarów. Basiu, spaceruję już dłuższą chwilę po waszych pięknych górach, po tych pięknych lasach, po tych szlakach i widzę masę turystów. Ta turystyka tutaj się dobrze ma, prawda? Oj tak, turyści odkryli Góry Izerskie. Dlaczego? Bo są do tej pory mniej znane od słynnych Tatr, od Karkonoszy, od wielu innych gór w Polsce i odkryli dzikość tego miejsca. I przez to, że odkryli dzikość tego miejsca, miejsce przestaje być dzikie. Turystów jest coraz więcej. A my jako leśnicy mamy całkiem niezłe wyzwanie przed sobą, ponieważ mamy tutaj dużo obszarów, nawet tu w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest to obszar Natura 2000, obszar chroniony. Mamy tutaj rezerwaty przyrody, mamy tutaj wyjątkowe zwierzęta i my musimy to wszystko chronić, ale równocześnie zapewnić atrakcje turystom. Więc my wpadliśmy na taki pomysł, zresztą to żadna nowość, tak się po prostu robi, że postaramy się skanalizować ten ruch turystyczny, czyli pokierować turystów takimi ścieżkami, gdzie nie będą
kolidowały one z ochroną przyrody. Będą żyły tutaj cietrzewie, będą się rozwijały torfowiska, ale równocześnie turysta zobaczy coś bardzo ciekawego. I odbywa się ta kanalizacja kilkoma kanałami, bo mamy i narciarzy biegowych, mamy narciarzy zjazdowych, którzy korzystają z tras tutaj przygotowanych. Mamy tutaj rowerzystów, całe mnóstwo rowerzystów. Oprócz ścieżek transgranicznych, które są tutaj wysoko w górach, są także ścieżki single track. Jako pierwsi w Polsce, ja powiem więcej, jako pierwsi w Europie kontynentalnej zorganizowaliśmy, wybudowaliśmy razem z naszymi gminami, jeszcze nad leśnictwem czeskim, ponad 80 km ścieżek jednokierunkowych single track, które zatrzymuje mnóstwo turystów rowerowych dużo niżej niż te tereny mocno chronione. Została nam jeszcze królowa turystyki, czyli taka jak twoja, turystyka piesza. Dla pieszych turystów także mamy przygotowane szlaki. Taką ciekawostką Gór Izerskich jest to, że u nas poruszamy się naprawdę szlakami, nie schodzimy ze szlaków, ze względu na ochronę tych cennych gatunków, przede wszystkim cietrzewia. Do tego mamy przygotowane ścieżki edukacyjne, turystyczne. Jest naprawdę bardzo dużo atrakcji, które trzymają turystę tam, gdzie jest naprawdę bardzo fajnie dla niego, ale równocześnie dbamy o przyrodę.